Cześć, dzisiejszy mój gość jest Dawid Białowon, specjalista z zakresu dietetyki w sportach siłowo-wytrzymałościowych, a tematem naszego podcastu będzie dietetyka w sportach walki. Proszę Cię, Dawid, przedstaw się słuchaczom w kilku zdaniach. Cześć, witam wszystkich. Jestem z grubsza rzeczy właściwie multidyscyplinarny, dlatego że moja przyjaźń ze sportem zaczęła się chyba w wieku 8 lat. Byłem zawodnikiem judo przez około 20 lat, można powiedzieć profesjonalnie. Trochę zjeździłem świata, trochę zjeździłem turniejów. Większość czasu tego mojego udziału ze sportem byłem głodny. Nawet chodziłem oglądać jedzenie do sklepów. Do tej pory się z tego nabijam. Dlatego, że walczyłem w niskich kategoriach wagowych. Stąd bardzo lubię współpracować ze sportowcami sztuk walki, dlatego że ich rozumiem. Po prostu rozumiem, wiem, czym jest głód. I staram się zawsze jadłospisy zrobić tak, żeby zniwelować te efekty właśnie trochę tego głodu, co nie? Natomiast jeśli chodzi o moje wykształcenie, to jestem i trenerem judo, i magister wychowania fizycznego, czyli skończyłem wychowanie fizyczne z dyplomem trenerskim i magistra, i skończyłem podyplomówkę z żywienia w sporcie. Wykładam dietetykę sportową na prywatnej uczelni oraz próbuję kontynuować studia doktoranckie na AWF-ie i do tego jeszcze prowadzić gabinet dietetyczny w Gdyni, czyli ogólnie 5 rzeczy na raz, żona, dziecko i jeszcze czasami próbuję obejrzeć jakiś odcinek jakiegoś serialu raz na 2 miesiące. Tak. Powiedz mi, Dawid, bo nasunęło mi się teraz takie pierwsze pytanie odnośnie właśnie tego, co wspominałeś, że chodziłeś głodny. Powiedz mi, to wynikało bardziej z braku wtedy wiedzy dietetycznej, czy akurat chciałeś pozostać w tych niskich kategoriach wagowych? Wiesz co, wynikało to z kilku elementów. Na pewno jest to pewne przyzwyczajenie zawodnika do pewnej kategorii wagowej, w której się po prostu dobrze czuje. Jest strach przed zmianą wszystkiego, jak to ludzie zawsze się boją zmian, tak? Każdy z nas się boi zmian. Jest taka strategia trenera, który mówi, że przy twoim wzroście, przy twojej masie, sile, szybkości to najlepszy będziesz w tej kategorii, a wyżej nie idź, bo tam są, zobacz, 2 razy więksi od ciebie. Czyli po części, wiesz, kilka z tematów związanych na pewno z udziałem po prostu w sporcie na wysokim poziomie. Z drugiej strony na pewno też ta wiedza, niewiedza dietetyczna powodowała to, że jadłem po prostu, jak masz niezrobioną wagę, no to po prostu nie jedz, tak? Najprostsza metoda nie jedz. Nie jedz, nie pij i waga będzie. No, i waga zawsze była, natomiast z różnymi skutkami, z ofiarami w ludziach, że się tak wyrażę. Powiedz mi, Dawid, co wyróżnia podejście dietetyczne w sportach walki na tle innych dyscyplin? Czy mam jakieś takie wyznaczniki? Sporty walki to jest w ogóle troszeczkę trudny temat, dlatego że tak jak już powiedzieliśmy, są te kategorie wagowe, które są pewnego rodzaju szprychą, kijem w koło postępu, wiesz, wszystkich adaptacji wysiłkowych. Bo jeśli trenujesz na siłowni, żeby być silniejszy, no to masz przyrost masy mięśniowej, tak? Większa siła mięśni wiąże się z większym przekrojem poprzecznym mięśnia. A tutaj ogranicza cię kategoria wagowa, do której startujesz. Ograniczają cię zasady zawodów, czyli na przykład w niektórych formach możesz ważyć 300 gramów więcej, w niektórych zawodach możesz ważyć 500 gramów więcej, tak zwana tolerancja, żeby nikt tam, wiesz, na waleta nie stał na wadze. Robi się takie czasami tolerancje. Natomiast na Mistrzostwa Polski nie masz tej tolerancji i musisz ważyć poniżej swojej kategorii wagowej. Dlatego podejście dietetyczne, tu z jednej strony zawsze w sporcie powinno być nastawione na regenerację człowieka, na regenerację, a regeneracja związana też z pewnymi adaptacjami, z przyrostem adaptacji, czyli właśnie z przyrostem siły, szybkości i tak dalej. A tutaj z drugiej strony nie powinniśmy mu dawać tyle jedzenia, żeby on się za bardzo rozbudowywał w pewien sposób, albo na przykład dajemy mu dostateczną ilość jedzenia, żeby wytrzymał treningi, ale później mamy zawody i on musi zrzucać, nie wiem, 10 kg na przykład do tych zawodów, gdzie traci większość swojej siły, szybkości, tego, co sobie wypracował, prawda? Więc sporty są, sztuk walki są ubite właśnie w tego typu absurdy, prawda? No i to jest tutaj, ta dietyka sportowa jest dość związana ze sportami sztuk walki, jest głównie skonfrontowana, skierowana na redukcję masy ciała. No właśnie z tym się nam to kojarzy, że zawsze wieczna redukcja, wieczna głodówka, nawadnianie, odwadnianie, gdzieś tam dorzucanie produktów, które mniej ważą, albo produktów jakichś suplementów diety, które cię przyczyszczą, które cię odwodnią, później cię szybciej nawodnią, żebyś tą wodę utrzymał, żebyś tą wodę zrzucił, żebyś się zjadł, żebyś zrobił kupę małą,
dużą, wielką, wiesz, siku 2 czy 3 razy, żeby się zmieścił w kategorię wagową, a później wytrzymał zawody. Czasami tak naprawdę u wielu zawodników redukcja masy ciała jest jakby już wygraną. Że zmieściłem się w swojej kategorii wagowej i on już odniósł pewien sukces. Odniosłem sukces, bo udało mi się zrzucić 10 kg. No tak, ale tak tutaj trzeba sobie zwrócić uwagę, spojrzeć na to, że sukcesem jest wygranie zawodów, nie zrzucenie wagi do tych zawodów, prawda? Mhm. Więc mówię, no specyficzna grupa sportowców, grupa ludzi, bardzo fajnych ludzi, bardzo zdeterminowanych, poświęcających się. Bardzo szanuję każdego fightera, wiesz, z którym pracowałem, którego oglądam w telewizji czy gdziekolwiek, dlatego że wiem, jak ciężką drogę przeszedł, żeby stać się tam, żeby stać tam, gdzie stoi. Nie? A czy odwadnianie i utrata nawet tych 10 kg, o których wspomniałeś, jest zdrowa dla organizmu? Czy są jakieś konsekwencje? Oczywiście, że są. W 97 roku umarło 3 zapaśników. To był chyba 97 albo 98 rok. Chyba 18-latek, 19-latek i 21 czy 22-latek. Także 3 młodych, tam to są dzieci, wiesz, jakby z perspektywy teraz czasu. Jestem trochę przed 40. Dla mnie to są dzieci, umarły dzieci, tak? Startując w zawodach sportowych. Tak naprawdę miał być fan, miały być zawody, miały być medale, miały być kupa śmiechu, wiesz, a później opijanie medali, a tu 3 zawodników umarło. Z powodu, wiesz, hipertermii, przegrzania, niewydolności serca, było to wszystko związane z odwodnieniem. Jednego roku 3 dzieciaków do piachu. Rok później, w 98 zdaje się, umarł mistrz świata w judo. Jego trenerzy powiedzieli, że będzie startował w Igrzyskach Olimpijskich do 66 kg, a on wcześniej startował do 71 albo 73, nie pamiętam, bo tam była zmiana kategorii wagowych, trochę kilogramów, więc to była kategoria 71, obecnie jest 73, trochę nie pamiętam. Natomiast chcieli go upchnąć kategorię wagową niżej. Z tego, co ja pamiętam z takich kuluarów, kiedy rozmawiałem z Japończykami, kiedy rozmawiałem z kolegami w Austrii, tak właśnie o tej sytuacji gdzieś na jakimś kampie, to oni mówili, że po prostu trenerzy go przytrzymali w saunie. Nie pozwolili mu wyjść, bo dasz radę, zrzucisz to, co nie, kurczę, dasz radę. Facet nie żyje, znowu kolejny młody chłopak, piękny talent, mistrz świata, umarł po prostu z odwodnienia, z hipertermii. Natomiast w zapasach zrobiono w tamtym czasie dużo zmian. W judo tych zmian nie było. W zapasach obecnie trzeba przedstawić, nie wiem, czy tak jest do tej pory, natomiast wtedy wprowadzono różnego rodzaju regulaminy, że trzeba na przykład pokazać kolor moczu, sprawdzono kolor moczu, czyli tak jeden z parametrów odwodnienia, tak, przed walkami. I wtedy się troszeczkę to uspokoiło. Jeśli ludzie musieli pokazać, że potrafią jeszcze sikać przed walką, że ten kolor moczu nie przypomina soku pomarańczowego, to wiesz, no to ludzie się troszeczkę uspokoili i przestali rzucać tak dużo tych kilogramów. Bo to w pewnym momencie się zrobiło, wiesz, sky is the limit. Co, nie dasz rady 10 kilo? Nie zrzucisz w saunie? Jeśli współpracujesz z jakimikolwiek zawodnikami, czy rozmawiałeś z kimkolwiek, kto walczył w Fenie, FPL MMA, KSW i tak dalej, to są ludzie, którzy robią po 6, 7, 8 kilogramów, wiesz, gdzieś tam w jednego dnia, w ciągu 24 godzin zrzucają to, żeby później niestety, żeby odzyskać to po wadze, tak? Czyli po kategorii, po ważeniu odzyskujemy później masę ciała. W większości zawodnicy UFC, czyli zawodnicy tych profesjonalnych zawodów sztuk walki, odzyskują ponad 10% swojej kategorii wagowej, czyli dobijają ponad 10% kategorii wagowej. Jeśli to nic nie mówię, nie wiem, ludziom, to niech sobie wyobrażę, że człowiek, który waży 100 kg na wadze w piątek rano i jest zaklasyfikowany do walki w gali do 100 kg, to następnego dnia podczas już samej gali waży powyżej 110 kg. Pamiętam, że z jednej gali UFC były takie pomiary upublicznione, to chyba rekordzista ważył 14,5% więcej niż jego kategoria wagowa. Czy możemy zobaczyć, jakie ekstrema przychodzą i jakie ekstremalne zmiany przechodzą zawodnicy sztuk walki, żeby dominować nad przeciwnikiem.
Czy jest taki procent, który jest w miarę bezpieczny w spadku masy ciała, powiedzmy, jednodniowego? Czy będzie to na przykład 10%, powiedzmy, że są takie widełki od 7 do 10%, już jest takie maksimum, a od 5 do 8 na przykład jest to w miarę tam zdrowe. Czy występuje coś takiego? Jesteśmy w stanie tak jakby zakwalifikować? Ja bym bardziej podszedł tutaj zdrowe, niezdrowe. Zależy, znaczy większość sportowców podlega badaniom, także jeśli chodzi o pracę serca, czy mają całe zestawki, czy nie mają arytmii, czy nie mają wad serca, tak, które najczęściej szwankuje przy dużym odwodnieniu czy hipertermii, więc to osoby młode, zdrowe, być może dlatego nie widać tam dużej ilości zgonów. Natomiast kiedyś przeszukując internet, wyszukałem, że w każdym roku gdzieś znajduje się jakiś zgon związany właśnie z tą hipertermią, kiedy któryś z narządów odmawia pracy. I pamiętam w 2018 to była 18-letnia dziewczyna w Muay Thai, w 2017 roku był to jakiś młody chłopak w Muay Thai, w 2016 dwóch zawodników MMA i tak dalej, i tak dalej. Także każdego roku gdzieś tam na świecie znajdziesz tych zawodników, o których się słyszy, że jednak umarli z powodu właśnie tej hipertermii. Natomiast ja bym bardziej może poruszył tutaj takie normalne redukcje masy ciała do zawodów, powiedzmy, w których nam się nie walczymy o złote kalesony. Nie jest to gala, w której masz zakontraktowaną w swoją kategorię wagową, a powiedzmy jakieś zawody brazylijskiego jiu-jitsu. Posługujemy się po części pośrednimi dowodami z literatury, mówiącymi, że odwodnienie na poziomie 2% masy ciała wpływa na wydolność w zawodach, wpływa na twoją wydolność jakby fizyczną, natomiast bardziej jest to, są to badania wyciągnięte z zawodników endurance, czyli maratończyków, kolarzy i trochę to przekładamy na zawodników sztuk walki. Także jak ja pisałem ostatnio swoją publikację naukową, to posługiwałem się właśnie tymi 2%, że 2% w wielu badaniach jest udokumentowane jako odwodnienie, 2% masy ciała jest udokumentowane jako odwodnienie wpływające już bezpośrednio na wydolność naszą w trakcie wysiłku. Natomiast nie znam publikacji, która by mówiła, że 2% rzeczywiście w sztukach walki, na przykład w bardzo krótkich walkach, może mieć duże znaczenie. Natomiast posługujemy się, powiedzmy, tymi 2% umownie. Jak wygląda takie przygotowanie w perspektywie roku zawodnika profesjonalnego? Są jakieś cykle masowe, cykle redukcyjne? Wiesz co, bywa to naprawdę bardzo różnie, dlatego ja jestem bardziej związany z judo, przez, tak jak mówiłem, od już prawie 30 lat jestem związany z judo. Jestem też trenerem judo, mam trzeci dan w judo, w brazylijskim jiu-jitsu tylko purpurę. Natomiast w judo jestem po prostu już dyplomowanym trenerem i byłem zawodnikiem i tak dalej. Teraz współpracowałem właśnie z kadrą wojewódzką na obozie. Więc to w judo jest bardzo dużo zawodów. Czasami masz zawody tydzień w tydzień, a za moich czasów, czy tak jak ja startowałem, to czasami miałem dwa zawody w jeden weekend. Jeśli chodzi o zawodników MMA, są to zakontraktowane po prostu walki, które masz, nie wiem, może dwa razy w roku, może trzy razy w roku i pomiędzy nimi ludzie odbijają bardzo duże kilogramów. W sportach, w których co tydzień musisz się mierzyć z jakimiś zawodami, nie możesz sobie pozwolić na, wiesz, 10 kilo w to, 10 kilo w tamto. Natomiast często zawodnicy dzwonią, mówi: Dawid, mam 15 kilogramów, waga za walka na przykład za dwa miesiące, czy za półtorej miesiąca, czy damy radę? Czy ty dasz radę, tak? Bo ja też mnie to zawsze śmieszę, jak wszyscy mówią, że robimy wagę. Jakie robimy wagę? To zawodnik robi wagę, a ty popijasz browara zimnego wieczorem, co nie, jako dietetyk. Także nie robimy wagę, tylko podajemy wskazówki wytyczne co do pomocy w robieniu wagi zawodnika. Ja mam trochę taką manię ciągle naciska na tą skromność dietetyków. No dobra, nieważne. Jakie jest takie pojęcie w ogóle żywieniowe wśród zawodników sportu walki, z którymi gdzieś współpracujesz? Jest to coraz większe. Coraz większe. Ludzie czytają, jest od tego internet, są od tego kanały internetowe, YouTube'owe i tak dalej. Także ludzie się coraz bardziej edukują. Zawodnicy też przekazują informacje między sobą. Także dużo zawodników twoje rozpiski po prostu podaje innym zawodnikom. No mniej więcej gdzieś tam się sprawdzają. Może nie jest to jakieś indywidualne podejście, natomiast same zasady ogólne pewnego rodzaju czy nawadniania, czy później posiłków po wadze i tak dalej, są kopiowane, wiesz, jakby, no, co dużo powiedzieć, jak rozpisać inaczej
redukcję masy ciała, co nie? Czy wiesz, jakby zmniejszenie ilości podaży kalorii, czy zmniejszenie ilości podaży na przykład błonnika, zmniejszenie ilości podaży węglowodanów, później ładowanie jakieś takie węglowodanowe, jeśli mamy na to czas. Czy jak twój zawodnik startuje 5 razy w roku, czy robisz to, czy rozpisujesz mu od początku nowe? No nie, powiedzmy sobie szczerze, że nie rozpisujesz tego od początku jeszcze raz, bo jakby. No i dwa, że ta współpraca bardzo często może się opierać tylko i wyłącznie na właśnie jednorazową współpracę z redukcją masy ciała, natomiast później ci zawodnicy i tak korzystają z swoich jadłospisów, które podałeś im wcześniej i swoich porad. Natomiast jako powiedzmy dietetyk sportowy z tymi ludźmi współpracuję bardzo często na takimi kontrolami w skali roku, nie? Że podeślij mi morfologię krwi 2 razy w roku, przejrzymy, zobaczymy, co się uda zrobić w sytuacjach, kiedy oni jadą na zawody czy na jakieś kampy, robimy sobie na przykład, podrzucamy sobie probiotyki, żeby na przykład zniwelować ryzyko biegunek w trakcie zawodu, w trakcie na przykład kampów w innej części na przykład globu, czy dyskutujemy na przykład nad problemami ze snem, z zaśnięciem, czy jet lagami i tak dalej. Także możemy sobie współpracować z tymi zawodnikami na różnych poziomach. Natomiast samo mówię, zbijanie wagi, redukcja masy ciała, ja oczywiście swoje schematy cały czas udoskonalam, natomiast w pewien sposób, jak rozumiesz, o co chodzi, no to jest jeden stały schemat. Tak, wracając jeszcze do poprzedniego pytania, powiedz mi, jaką zawodnik powinien rozważyć opcję, jeśli ma do wyboru, ma okres 6 miesięcy do następnej walki. I teraz są dwie opcje, czyli pozostanie na tym samym pułapie wagowym, czy zrobienie okresu, powiedzmy, 3-miesięcznego masowego, a później redukcyjnego. Które mu się bardziej przełoży bezpośrednio na regenerację, na wyniki sportowe? Wiesz co, masowanie to mi się kojarzy, że to jest bardziej taki zwrot ze sportów sylwetkowych. Tak. Dokładnie, chodzi mi bardziej o troszeczkę jakby nadbudowę tych kilogramów, takie odżywienie organizmu. Ja myślę, że dużym błędem jest w ogóle patrzenie na sylwetkowców i kopiowanie pewnych elementów do sztuk walki. Mhm. Że to jest błąd. Być może nawet używanie tych słów jest już jakimś zaznaczeniem tego, że to pochodzi od zawodników sylwetkowych. To są różne dyscypliny sportowe i ja nie wypowiadam się na tematy sylwetkowe, bo nie jestem w tym specjalistą, nigdy nie stałem na scenie, nigdy nie startowałem do tego. Natomiast jeśli chodzi o sporty siłowe, trzymałościowe, tak jak judo, zapasy, MMA, brazylijskie jiu-jitsu, no to widzimy, że bardzo często liczy się mocna dynamika, liczy się na przykład umiejętność wytrzymania w dużym stężeniu kwasu mlekowego, na co zawodnicy sportów sylwetkowych w ogóle nie są przygotowani, wiesz? Mhm. Także na przykład w okresie przygotowawczym zawodników sztuk walki biegamy na 400, na 800 metrów, na 200 metrów, biegamy pod górkę, próbujemy wytrzymać duże stężenia kwasu mlekowego, czy na przykład w zajęciach używając narzędzi ogólnych, próbujemy wytworzyć warunki walki. I w trakcie takich biegów na 400, ja już nieraz mówiłem o tym w podcastach gdzieś, że w biegach na 400, na 800 metrów kumuluje nam się w organizmie ilość kwasu mlekowego w mięśniach, która jest równoważna wartością dobrych walk na zawodach. Natomiast bardzo często same sparingi w trakcie walk klubowych nie odzwierciedlają nawet połowy tego stężenia kwasu mlekowego, jaki obserwujemy w warunkach boju sportowego, takiego na zawodach. Zawody po prostu obejmują dużą mobilizację, nieprzewidywalność przeciwnika, bardzo trudnego. Natomiast w swoim klubie, jak walczyłeś już 50 razy w tym roku, wiesz, albo w tym miesiącu z tym samym zawodnikiem, to jakim on jest dla ciebie wyzwaniem? Jak on cię zmotywuje? Jak już znasz wszystkie jego kroki, wszystkie jego ruchy, wszystkie jego, wiesz, pomysły, to w pewien sposób, no, tam trochę się zdziajasz, natomiast nie jest to walka na jakimś super poziomie, nie? Więc jakby często boje sportowe w obrębie klubu nie przygotowują cię do walki w warunkach zawodów. Stąd stosujemy, trochę też nawiązuje do twojego wcześniejszego pytania na temat przygotowania sportowców sztuk walki, że korzystamy z narzędzi ogólnych, że jedziemy w góry, że jedziemy w Zakopane, tam biegamy, nie wiem, na 10 km czasami, wchodzimy w wysokie góry. No tego przy kulturyście nie robią, bo jaką cholerę im duża wydolność, prawda? Próbujemy te mięśnie przyzwyczaić do dużego stężenia kwasu mlekowego i kazać im w tym pracować, działać, tak? A później dać im troszeczkę przerwy i na przykład w judo po 10 minutach możesz mieć kolejną walkę.
Także wchodzisz w stężenie kwasu mlekowego, które powinno zabić zwykłego Kowalskiego, w akcję serca, które jest nie do wyobrażenia, wiesz, tempo serca dla zwykłego Kowalskiego, on po prostu zawału dostał, zapaści. Serce by odmówiło pracy, co nie, przy takich intensywnościach. Natomiast zawodnik ma 10 minut wypocząć i stoczyć kolejny bój, na przykład obejść do finału na zawodach, czy jedną najtrudniejszą walkę, jaka występuje właśnie na zawodach. No, o wejście do finału jest najtrudniejszą walką i o trzecie miejsce. Dlatego, że są walki o wszystko. Jak wejdziesz do finału, to już masz medal, a o trzecie miejsce to jest walka w ogóle o medal, albo nie masz nic, albo masz medal. Więc są dwie najtrudniejsze walki. Jak jesteś w finale, to już i tak masz medal. Więc bardzo często wchodzimy w przygotowanie na przykład siłowo, wytrzymałości siłowej, nie samego budowania objętości mięśnia, tak, żeby on ładnie wyglądał, natomiast jego wytrzymałości. No, często też jest związane właśnie z hipertrofią mięśniową, czy ten mięsień przy dużych objętościach, treningach obwodowych. Na pewno tutaj tworzymy full body workout. Nie pracujemy na maszynach. Sportowcy szuk walki nie pracują na maszynach, tak jak trójboiści nie pracują na maszynach. Nie? Niepotrzebne nam są izolowane grupy mięśniowe, bo nigdy nie ma w walce izolacji. Podnosimy całym ciałem, podnosimy przeciwnika. Często stajemy na jednej nodze, podnosząc przeciwnika, skręcając kolano do środka lub na zewnątrz, wykręcając przeciwnika, robiąc mostek i spadamy jeszcze prawie głową na przeciwnika, kiedy on uderza plecami, barkami w ziemię. Też wiesz, jakby z punktu widzenia fizjoterapeuty, to jest coś, co on powiedział, kurde, nigdy, ever, przecież to jest niszczenie zdrowia, kręgosłupa, wszystkiego i nie zabraniam tego robić. Tak? Jak sobie ktoś przejrzy sobie na przykład uranagę w judo, co nie? Czy z zawodów uranagę. Jak stajemy na jednej nodze, wynosząc ciężar przeciwnika, wychylając się do tyłu, robiąc mostek, rzucając partnera przez plecy. Czy to samo w zapasach, kiedy spadają na głowie się kręcą, na szyi i tak dalej. No, potężne obciążenia, przepotężne obciążenia, które zachodzą na ludzki organizm. Mam dużo dygresji. Ostatnio czytałem artykuł, że ludzie się niszczą na hulajnogach. Co myślałem, pierdoły się niszczą na hulajnogach. No sorry bardzo, ale jeśli ktoś całe życie siedzi za biurkiem 20 lat, bo to czasami trzeba ludziom po prostu powiedzieć prosto w twarz. 20 lat siedzisz na dupie przed komputerem i siadasz na hulajnodze elektrycznej i nagle z niej spadasz i masz kolano rozwalone, skręconą kostkę, ręce połamane, no to sorry, jesteś pierdołą. Gdybyś cokolwiek siedział, piłkę nożną byś grał, to przynajmniej byś upadł jakoś normalnie. Albo miałbyś masę mięśniową, która nie pozwoliłaby ci, wiesz, połamać sobie tylu rąk i tak dalej. Natomiast obecnie sory są zawalone ludźmi, którzy nagle doszli do wniosku, będę jeździł na hulajnodze, tak? Bo jest elektryczna, bo nie muszę się odpychać. No tak. Sorry, przepraszam, musiałem wywalić swoje żale. Rozumiem, wiesz co, ostatnio też miałem rozmowę ze znajomą, która pracuje w przedszkolu i podobne rzeczy mi tutaj mówiła, że dzieci nawet nie umieją upadać przez to, że nie mają aktywności ruchowej i mówi, że są takie sytuacje, że dziecko upadnie jednorazowo i ono już ma złamaną rękę, złamaną nogę, złamany nos, że po prostu po lekkim tylko dotknięciu takim mechanicznym już jest od razu złamanie, że nie ma czegoś... A to bardzo dziwne, bo dzieci mają bardzo elastyczne kości. Mhm. Dzieci mają w ogóle dwa razy więcej kości niż człowiek dorosły, tak? Bo tam są duże elementy tworzenia jakby z wyglądu kości, natomiast kość składa się z dwóch kości, po pomiędzy jest chrząstka. Więc dzieciom się kości bardzo rzadko łamią. Może być to związane z niedoborami, wiesz, jak to jest córkę mam w przedszkolu i czasami patrzę, jak rodzice karmią te dzieci. To są, wiesz, słodycze, chipsy, no bo dziecko nic innego nie je. No ja przepraszam, a wy co jecie? Jecie to samo, tak? I dziwicie się, że dziecko nic nie je. Jak wiesz, czasami robimy jadłospisy dla rodziców, a później mówię, ty Dawid, czy nie zrobiłbyś jadłospisu dla naszego dziecka? Tylko wiesz, to taki niejadek. Ja sobie tak myślę, przeglądam twój kwestionariusz. U nas na stronie w zakładce diety jest kwestionariusz do wypełnienia. Zawsze zachęcam do ściągnięcia sobie takiego kwestionariusza, nawet innych dietetyków, żeby zobaczyli, na jakie rzeczy można zwracać uwagę, tak? Żeby fajnie dopisać jadłospis. I patrzę, że ktoś niczego nie lubi i on mi mówi, no ja nie wiem, po kim to dziecko jest takim niejadkiem. Kurde, jak to po kim? Naprawdę to czasami się zdają, czy ludzie się bekę ze mnie kręcą, wiesz, jakby mówiąc takie rzeczy przez telefon. No jest to problem. Jest to problem przyzwyczajeń żywieniowych, jest to problem lenistwa czasami, wiesz, pusian z kurtu, bo dziecko tego nie je, to nie będę, wiesz, czekał, aż on się rozpłacze, to ja mu dam lepiej, wiesz, nie wiem, flipsy nasączone z Coca-Colą, bo to zawsze zje, albo frytki z Maka, nie, więc... No nieważne, później się robią niedobory, nieważne. Wracamy do zawodników sztuk walki. Jeszcze chciałem odnośnie, może jeszcze w trąd, sorry. Czytałem fajną publikację, teraz robimy badania na u mnie na WF-ie, mój szef robi badania na ludziach dorosłych, ludziach starszych, takich 70+, 80+ nawet, którym każemy trenować judo przez pół roku. Mhm.
Była taka publikacja, my akurat sprawdzamy białka, które odpowiedzialne są za właściwości poznawcze, kognitywne, czyli wysiłek fizyczny, wzmacnia nasze właściwości umysłowe, tak można w skrócie powiedzieć, to badamy. Natomiast przeszukując badania w kierunku właśnie tych publikacji, natknąłem się na badanie, które pokazało, że ludzie starsi, którzy trenowali judo, zmniejszyli strach przed upadaniem. Tak, fear of falling jest takie coś, taki jakby syndrom czy coś takiego. Więc widzimy, że uprawianie sportów walki przez ludzi w każdym wieku ma dużo pozytywnych aspektów. Ludzie starsi nie boją się upadać, albo jak upadają, to upadają tak, że nie łamią sobie rąk, nie podpierają się, nie łapią nadgarstkiem, wiesz, nie wkładają nadgarstka pod siebie. Gdzieś te robią kołyskę, tak? Gdzie się przytaczają na plecy, chowają głowę. Dlaczego ludzie głową uderzają w ziemię? Przecież to bez sensu, przecież to boli, prawda? A uderzają głowę, bo głowa jest wiotka, bo głowa nie ma mięśni, mięśnie szyi nie trzymają tej głowy, ona leci po prostu bezwładnie. Natomiast jeśli cokolwiek trenować, jakąkolwiek sztukę walki, to nigdy głową nie uderzysz w ziemię. No choćbyś, wiesz, przyleciał przez rower, przez kierownicę, to i tak gdzieś się tak skręcisz. Nieraz jeszcze pracując w pewnej firmie, starałem się zawsze wyścigi robić, wiesz, do pracy. I na późnym żółtym wjechać na przykład na, wiesz, na ścieżce jeszcze gdzieś tam dam radę, albo a nie, kurde, czerwone po hamulcach, bach, przeleciałem przez kierownicę. No co, kurde, tak trochę, ja się czułem, że wiocha, że wywaliłem się na rowerze, a ludzie się patrzyli, czy dzwonić po pogotowie, a to po prostu głowa spuszczona, zciągnąłem rower, żeby nikt nie wiedział, że kto się wywrócił, gdzie jedzie i czy rower cały, co nie? Więc wydaje mi się, że uprawianie w ogóle sztuk walki, zachęcam wszystkich do uprawiania sztuk walki, bez wszystkiego jiu-jitsu, może jak jesteś starszy, gdzie tam jest więcej tej ziemi, judo, wiesz, dla osób starszych, sam teraz prowadzę zajęcia dla osób starszych, judo dla dorosłych takich w Gdyni, więc zachęcam ludzi do sztuk walki, bo są naprawdę bardzo ogólnorozwojowe, bardzo fajne sporty dla ludzi bardzo inteligentnych. Zachęcam. Do czego wracamy? Wiesz co, mam teraz pytanie odnośnie suplementacji. Jakbyś miał tak, Dawid, wymienić trzy najlepsze suplementy w sportach walki, to które by to były? Wiesz co, wszystko ma swój kontekst. Jeśli jesteś zawodnikiem, który startuje w zawodach, to wydaje mi się, że kreatyna, kofeina, betalanina. Jeśli jesteś zawodnikiem sztuk walki takich jeszcze uderzanych, gdzie tam ta głowa troszeczkę tak lata, dorzuciłbym na pewno kwas tłuszczowy omega 3, w pierwszym rzędzie z ryb tłustych, w drugim suplementacja, czyli dwa na raz, albo kwas tłuszczowy omega 3, ono ma go troszeczkę chronić nasz umysł przed tymi urazami lub zmniejszać nawet właściwości te degeneracyjne mózgu podczas uderzania w sportach kontaktowych. Natomiast kreatyna buduje masę mięśniową, pozwala nam utrzymać siłę, pozwala nam zbudować, wiesz, zrobić troszkę więcej powtórzeń, wytrzymać więcej siły. Natomiast jest troszkę też związana z utrzymaniem wody wewnątrz mięśniowej, no, jest osmotycznie czynna, tak? Czyli za kreatyną podąża woda, więc ten mięsień jest troszkę bardziej okrągły, no jest troszkę większy. Jeśli ważysz te 70-80 kilo, to licz się, że po około 3 tygodniach, zależy się jak stosujesz, ile tej kredki stosujesz, to po około pewnie od tygodnia do 3 tygodni uzyskasz te kilogram do 2 kilogramów więcej. Natomiast ja zawsze, jeśli mamy zawody, to przed zawodami 3 tygodnie wcześniej mówię o tym, żeby kreatynę odstawić. Wtedy poziom tych fosfagenów, czyli fosfokreatyny w mięśniach spada do punktu wyjściowego, zależnego od diety. To trzeba powiedzieć też, że weganie mają troszkę niższy poziom tych fosfagenów, około 20%. No i później po zawodach znowu wracamy gdzieś tam do kreatyny, prawda? No, z betalanina jest ciekawym też związkiem, który bufuruje kwas mlekowy w pewnym uproszczeniu, tak? Wpływa na poziom karnozyny wewnątrzmięśniowej, a ta już wiąże jony wodorowe. Więc betalanina, kreatyna są związkami pracotwórczymi, ergogenicznymi, tak? I one będą nas wspomagać w wysiłkach, czy to zawodniczych, czy to właśnie jakichś takich adaptacyjnych. Trzeba brać pod uwagę masę ciała, którą musimy mieć odpowiednią na nasze zawody w kategorii wagowej, w której startujemy. Natomiast co jeszcze? Kofeina. Kofeina się wydaje pasować praktycznie do każdego. Stosujemy przed walkami, przed treningiem, pomiędzy walkami, w kapsułkach lub w kapsułkach z kawą. Ostatnio dyskutowałem sobie na tym z Bartkiem Pomorskim z dietetyki sportowej. To jest bardzo fajna postać, którą warto obserwować.
Bartłomiej Pomorski. On mówi, że ostatnio łączy kawę i kofeinę jeszcze w kapsułce naraz. Także kawa jest jednym z takich bardzo fajnych, podstawowych suplementów diety, która na pewno pasuje, nie wpływa na masę ciała. Nie stosuję jej tylko w treningach wieczornych, późnych, dlatego że może wpłynąć negatywnie na regenerację. Tak, jakby zaśniesz, ale ten sen może być gorszy i tak dalej, i tak dalej. Nie? A co myślisz o popularnych ostatnio środkach nootropowych i peptydach, które stosują zawodnicy w sportach walki? Co, nie jestem tym ekspertem, nie uważam, że nie jest to pole moich zainteresowań, nigdy nie było. Wiesz co, jakby zdystansowany jestem do tego na pewno, co można osiągnąć dzięki temu. Jaki to ma wpływ na zawodników sztuk walki jest raczej niezbadane, nie widziałem jeszcze publikacji naukowych, wiesz, w tym kierunku, że ktoś tworzył badania, które by to sprawdzały. Jest to modny temat, tak, od filmu Limitless, tak, powstało dużo związków, czy jest reklama dużej ilości związków, natomiast ja osobiście się w to nie bawię. I też uważam, jestem bardzo prostym człowiekiem, jeśli chodzi o moje podejście do dietetyki, do wysiłku fizycznego. Jestem troszkę takim człowiekiem, wiesz, ze starej szkoły, że mieliśmy zapierdzielać na treningu, regenerować się, a jak cię coś bolało, to i tak miałeś przyjść na trening, a jak nie przyjść na trening, to miałeś dodatkowy trening. I jestem z tej starej szkoły, która mówi, zapierdzielaj mocno, jak się da, regeneruj się i wygrywaj walki, tak? Nie szukaliśmy wtedy różnego rodzaju związków, czy to mi pomoże 0,5% bardziej, czy mniej. Oczywiście teraz z perspektywy tego, co wiem, zdaję sobie sprawę, że troszkę inaczej bym pokierował swoją karierą zawodową i być może osiągnąłbym troszeczkę więcej. Natomiast tutaj też nie chciałbym, znaczy z mojego punktu widzenia nie lubię rozdzielać włosa na czworo, tak? Także związki nutropowe jakby zostawmy sobie, tak? Ja bym, wiesz co, jeśli mówiliśmy o nawadnieniu, to woda jest związkiem nutropowym. Jak najbardziej, bo ludzie odwodnieni wolniej myślą, podejmują gorsze decyzje, mają dłuższy czas reakcji, więc dobre nawodnienie będzie wpływało naprawdę bardzo pozytywnie na twój umysł. Tak, zobacz nawet, jak rano cię boli głowa. Masz ciemny mor, boli cię głowa i czujesz się jak skacowany. Jest to odwodnienie, typowa oznaka odwodnienia. Nawet jak wracam po imprezie, to pierwsze co robię, dwie szklanki wody i od rana próbuję dowodnić się, żeby ten jakiś tam mały kacyk zginął. Tak? Ja mówię, też jestem człowiekiem, to nie jest tak, że siedzę kurde w zakonie, nie piję, wiesz, kurde... I uważam, że zawodnicy tak samo, przynajmniej dorośli. Raz na jakiś czas sobie coś nam pozwolę. Dobra, odchodzimy od tematu, sorry. Czy w sportach walki występuje doping? Jeśli tak, to bardzo on się różni od kulturystycznych form, czy często zawodnicy próbują gdzieś powielać te schematy kulturystyczne i wrzucać do sportu walki? W sportach olimpijskich nie. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Albo inaczej. W sportach olimpijskich masz tak zwaną POLADę, czyli Polish Anti-Doping Agency, i panowie z POLADy, miałem jakieś okazje ich poznać, bardzo mili panowie, mogą wpadać ci na kamp, na obóz dwa razy w ciągu dnia. Więc jeśli jesteś objęty przygotowaniem olimpijskim, to możesz mieć testy krwi przed śniadaniem i po obiedzie, bo oni sobie pójdą na obiad i wrócą jeszcze raz, pobiorą jeszcze raz tą krew. Natomiast jeśli nie powiesz im, gdzie jesteś, na jakim obozie, że wyjechać gdzieś w góry, gdzieś, wiesz, kurde, tam nie ma z nim kontaktu, tam tylko jakieś jelenie, no to możesz dostać bana na zawody, możesz na igrzyska nie pojechać, więc takich rzeczy, numerów nie robisz. Ostatnio jest dużo zdjęć z klinik wlewów dożylnych. Jeśli jesteś sportowcem sztuk walki i sportów olimpijskich, zapaśnikiem, judoką i wrzucisz coś takiego na Facebooka, to choćby to była witamina C, to już wszystko, co występuje powyżej 50 ml, jest uznawane jako zakazane. Tak, jeśli nie masz zalecenia lekarskiego od lekarza, bo ratowanie życia czy coś tam i poszedłeś sobie na wlew z witaminy C, no to dostajesz bana. Zdaje się, takiego bana dostał chyba mistrz świata w pływaniu na pół roku. Robił wlew z witaminy C i wrzucił sobie na Facebooka czy na Instagrama. O, jak fajnie, nie? Więc czasami ryzyko związane z dyskwalifikacją z udziału w zawodach jest większe niż efekty, które możesz osiągnąć dzięki tego typu zabiegom. Więc na to bym bardzo uczulał zawodników sportów olimpijskich. Natomiast jeśli chodzi o zawodników na przykład MMA, w których nie ma w większości w Polsce żadnych badań, żadnych testów,
no to z jednej strony hulaj dusza, piekła nie ma, z drugiej strony jest to rzeczywiście to czasami takie powielanie tych sportów kulturystycznych. Natomiast w większości zawodników, z którymi ja współpracowałem, są to rzeczy naprawdę delikatne, które powiedzmy stoją na samym końcu w środków, które kulturyści uznają jako doping, tak? Tutaj musisz wiedzieć, że musimy sobie powiedzieć, że w sportach sztuk walki nie nastawiamy się na rozbudowę dużą masy mięśniowej, raczej na regenerację, na szybszą regenerację i możliwość wytrzymania tych jednostek treningowych, a nie na samą objętość masy mięśniowej. Także to po prostu inne podejście i nie powinniśmy kopiować żadnego rodzaju cyklów od kulturystów. Nie chciałbym wchodzić tutaj akurat w konkretne środki, kto co bierze, gdzie, kto co słyszałem, jakby to są tajemnice też moich klientów. Natomiast mówię, w porównaniu do kulturystów to jest naprawdę taka kosmetyka, że się wyrażę, przynajmniej z moich prywatnych doświadczeń. A jak to jest z tymi wylewami? Popularny jest też solkoseryl, glutation. W jaki sposób one w ogóle mogą wpłynąć na ten organizm? Mogą wpływać na regenerację. No teraz jest to pytanie, ile masz kasy w kieszeniach, na co się stać i tak dalej. Solko z mojego doświadczenia, mówię tutaj o własnym doświadczeniu, wpływa pozytywnie na gojenie się. Gojenie się ran, jakichś tam, wiesz, naderwań, siniaków i tak dalej. Do TADA 600 jestem troszeczkę zdystansowany. Wiesz co, wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz. Na pewno w sportach sztuk walki niwelujemy ryzyko tej hipertermii, ryzyko związane z wszelkiego rodzaju problemami związanymi z odwodnieniem. Także jeśli zawodnik odwadnia, traci bardzo dużo ilości wody w trakcie na przykład przebywania na saunie, to próbujemy ją jak najszybciej odzyskać. Czyli tuż po skończonej wadze ten zawodnik dostaje przeważnie kroplówkę, tak, z płynami wieloelektrolitowymi, tak zwane PWE. PWE, nie wiem, jeśli wiesz, może znasz, może stosować na przykład na kaca, bo część osób sobie zamawia pielęgniarkę i następnego dnia po prostu, wiesz, na kaca dostaje. Więc jeśli chodzi o wlewy, to w sportach sztuk walki na pewno PWE, czyli płyn wieloelektrolitowy oraz glukoza, magnez, to szczególnie jeśli mamy bardzo krótkie okresy czasu między wagą a walką, tak? Czyli na przykład w amatorskim jakimś MMA, gdzie masz na przykład 2-3 godziny i nie jesteś w stanie strawić tak dużych ilości cukrów, dostarczy tego w dość szybkim czasie, to czasami stosuje się wlewy dożylne po prostu z glukozy, płynu wieloelektrolitowego, gdzieś tam być może magnezu i to pomaga troszkę tym zawodnikom się szybciej zregenerować. No zawodnicy sportów olimpijskich też to robili, pamiętam z jakichś tam swoich własnych doświadczeń kolegów, natomiast gdyby zostali złapani na czymś takim, to od razu jest to ban z igrzysk i tak dalej, więc jeśli to się dzieje po szatniach i jest to glukoza oraz po prostu elektrolity. Jakie produkty powinniśmy użyć do odbudowania glikogenu bezpośrednio po ważeniu? Czy to będzie taki miks węglowodanów prostych, złożonych, czy bardziej proste? Jak to w ogóle wygląda? To zależy od tego, ile czasu masz od wagi do walki. Bo na przykład w brazylijskim jiu-jitsu, jeśli mówimy o zawodach typu wierw gi i masz IBJJF rules, czyli masz zasady tego IBJJF, to masz tak naprawdę walkę po 10 minutach od zważenia się. I tam już nic nie odzyskasz. Jakbyś chciał, to po 10 minutach to woda opuszcza twój żołądek. Czy nawet nie jesteś w stanie się nawodnić. Natomiast jeśli mówimy o ADTC, czyli o Submission Fighting, no to tam mamy 3-4 godziny, wiesz, do pierwszej walki, więc tam jest troszkę większy pole do popisu. Z drugiej strony ja właśnie teraz chcę skonstruować badanie, które by sprawdzało, kto ile robi do jakiej federacji i porównać to, bo jest fajna publikacja pana Fraciniego z 2010 roku, który właśnie dużo poświęcał w dyskusji tematowi tego, jak bardzo kontrolować powiedzmy zawodników. I on mówi inaczej, w judo obecnie możemy na mistrzostwach Polski, na mistrzostwach świata i tak dalej, na zawodach dużej rangi, ważyć się dzień wcześniej. A następnego dnia możemy ważyć o 5% więcej. To pozwalają zasady. Natomiast pan Fracini napisał, że nie chodzi o to, bo wcale nie ma udowodnionego tego, że takie zawody są bezpieczniejsze.
lepszym sposobem jest ograniczanie czasu na regenerację, czyli właśnie danie 10 minut, tak jak jest w International Judo, Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Tam, jak masz 10 minut, to nie masz czasu na regenerację, to nie masz czasu na nawodnienie. Jeśli się nawadniasz, tak naprawdę możesz odzyskać tą wodę na drugą walkę, a nie na pierwszą. Natomiast jak mamy Submission Fightings, czyli ADCC, to tam masz 3-4 godziny, więc możesz zrzucić sobie 10 kg, w przeciągu tych 4 godzin odzyskać tam 3-4, prawda? Tu też możemy sobie rozłożyć pewnego rodzaju strategię, czyli na przykład odwodnić się na poziomie 5%, być może odzyskać 2-3% nawodnienia w przeciągu tych 4 godzin i wystartować w boju już tym sportowym, w tej rywalizacji sportowej, z odwodnieniem na poziomie niższym niż 2%. Co nie? Czyli to tam na zasadzie kalkulatora, tak jak ci powiedziałem na początku, że odwodnienie może występować na powyżej 2%, obserwujemy odwodnienie, że już wpływa na wydolność sportową. To są dane ze sportów wytrzymałościowych. Więc widzisz, mamy pewnego rodzaju... Aha, pytałeś się o węglowodany. Ja często stosuję Vitargo. Vitargo jest drogim produktem, jest to hydrolizowana skrobia jęczmienna, z tego co pamiętam. Ona ma dużą gęstość, dużą masę cząsteczkową, natomiast niską osmolarność. Znaczy, że bardzo szybko jest opuszczana przez żołądek. Ten żołądek bardzo szybko przepuszcza ten płyn, praktycznie traktuje go jako wodę, dzięki czemu Vitargo bardzo szybko uzupełnia glikogen mięśniowy. Natomiast też do uzupełnienia glikogenu mięśniowego potrzebujesz pewnego rodzaju czasu. No i są inne publikacje, które porównują na przykład czas 4, 5, 6 godzin i tam już czy weźmiesz Vitargo tuż po wierzwadze, czy weźmiesz sobie, nie wiem, kaszę manną z musem malinowym, nie ma różnicy. Jeśli masz 4 godziny, nie ma różnicy. Jeśli masz 2 godziny, no to Vitargo będzie królowało. Więc ciągle pytanie, do czego, co lata i z czego tego chcesz strzelać? Czy chcesz strzelać z armaty do muchy, czy masz kurde pterodaktyla, a ty masz proce? Więc no, wiesz, narzędzie, używasz narzędzi odpowiednich do tego, co masz. A jak wygląda taki ostatni posiłek przed walką? Ile czasu powinien być on bezpośrednio przed walką i z czego może się składać? Ja bym poruszył tutaj po prostu czas trawienia. Że czas trawienia powinniśmy uwzględnić. Jeśli chodzi o produkty stałe o dużej kaloryczności, na przykład jeszcze zawierające tłuszcze, to mówimy o 3-4 godzinach nawet, czyli jakaś taka karkówka może ci leżeć 4 godziny w żołądku, czy jajecznica, wiesz, na boczku. Natomiast jeśli wagę masz, jeśli na przykład tak jak w judo masz śniadanie o poranku, a zawody się zaczynają o 11, no to możesz sobie zjeść tą jajeczniczkę, prawda? Natomiast, a twoja walka jest w ogóle o 12, tak? Czy czasami o 1 na przykład. Jak ja startowałem w niższej kategorii wagowej, to czasami o 14 miałem swoją pierwszą walkę. A rano była o 7 waga, więc mogłem spokojnie sobie gdzieś tam trochę podjeść. Natomiast jeśli uwzględnimy czas trawienia, to widzimy, że produkty bardzo gęste, dużo kaloryczne wymagają więcej czasu. Powiedzmy, nie wiem, godzinę na przykład. Jakaś tam, nie wiem, ryżanka z musem, z prażonymi jabłkami, z jakimiś rodzynkami, bananem, czy tam łyżką jeszcze masła orzechowego, albo jakimś tam mleczkiem kokosowym, no będzie pewnie przebywała w żołądku około godziny czasu. Natomiast ja bardzo często stosuję tuż przed swoim pójściem na brazylijskie jiu-jitsu, crossfit czy coś tam, zwykły kisiel, taki wiesz, taki, nie chcę jakiejś tej firmy wymieniać, no zwykły kisiel, wiesz, taki z firmy. Czasami wrzucam garść mrożonych malin, żeby schłodzić po prostu tą wiesz, tą ciecz. No i powiem ci, że mi się naprawdę bardzo fantastycznie ćwiczy. To co powiedziałem, że jestem bardzo pragmatyczny, bardzo prosty w swoim postępowaniu. Zjedz przed treningiem kisiel, wrzuc mrożonych malin, żeby ochłodzić, żeby szybciej był zimny, bo ten wrzątek trochę trzyma, ten żel trzyma trochę tą ciepłotę. Weź kapsułkę kofeiny i pójdź na trening. Zobaczysz, że ci ani nie będzie odbijał, ani będzie, wiesz, nie będziesz miał wzdęć po nim, a jak to ci ktoś w brazylijskim jiu-jitsu kolano postawi na brzuchu, no to nie zwymiotujesz kisiela. No, nikt nigdy nie zwymiotował kisiela. Natomiast jajeczniczką, no kurde, nie zdarzało się. Haribo są bardzo fajnym pomysłem na zawody. Między walkami, wiesz, podjadanie, jeśli masz krótkie przerwy, to po kilka Haribo, na przykład, nie wiem, może o smaku coli, moje ulubione, dojrzałe banany, jakiś chleb tostowy z dżemem, tego typu produkty, które się nie przeszkodzą ci wygrać walki, nie przeszkodzą ci wziąć udziału,
w walce na bardzo wysokiej intensywności. To ci się nie może odbijać, to nie możesz, wiesz, tak samo za jakiegoś spawia na ten, zapawia na tym, na macie, dostajesz dyskwalifikację. Nawet jeśli, wiesz, coś ci tam, wiesz, odbije, poleci ci nosem, trzy krople, to dostajesz dyskwalifikację. Jesteś niezdolny do brania udziału w zawodach, tak? To też tyczy się dużego nawodnienia, jeśli, wiesz, wypijesz litr wody sobie przed walką, a w trakcie dużej intensywności, tak jak w judo mówię, w judo zapasy, dochodzi do tak wielkich intensywności pracy, wiesz, przepony, spięcia, zakwaszenia mlekowego na poziomie, wiesz, 20, 21, 3 milimoli potężnego, wiesz, ty nie widzisz nawet, wiesz, jak, ja pamiętam walki, z których wychodziłem, ja nie wiedziałem, z której strony trener stoi, ja słyszałem jego głos, ale nie widziałem go. No to nam łatwo jest, wiesz, jak wypijesz litr wody, wiesz, przed walką, żeby ci coś wypłynęło. Czyli tutaj też jest taki aspekt, do którego ostatnio nabieram dystansu, tego do nawodnienia. Z jednej strony zawodnicy są mocno odwodnieni, co sam sprawdziłem na zawodach, pobierając próbki moczu. Z drugiej strony mają się tak nawodnić, żeby nie przeszkadzało to w walce, żeby w momencie, kiedy są wyczytani do swojej wagi, to żeby oni latali po kiblach, bo ja jeszcze mam pęcherz pełen, co nie? I muszę się rozbierać, wiesz, zgi, szukać pęcherza, szukać toalety, stać w kolejce i tak dalej, co nie? Wracać, myć ręce, zawiązywać się i lecieć, bo już tam przeciwnik czeka, wiesz, na środku, ty jesteś trzeci raz wyczytywany. Więc we wszystkim należy zachować rozsądek. Nie ma pewnego rodzaju dogmatów. To zależy od twojego doświadczenia, od pewnej rywalizacji, jak długo bierzesz tutaj udział w rywalizacji. Podejścia, mówię, troszeczkę z dystansem, natomiast wypełnienia takiej checklisty troszeczkę związanej właśnie z nawodnieniem, odżywieniem, pewnymi produktami, które mogą pomóc mi wziąć udział w tych zawodach. Natomiast to jest wszystko dookoła pomoc, a to, co wygrywa, to jest twój trening, który zrobiłeś. Jeśli nie zrobiłeś treningów odpowiednich, jeśli jesteś słaby, to najlepsza suplementacja, najlepszy dietetyk, milion kapsułek, no wiesz, na stole, nie pomoże ci w niczym. Najlepszy cykl, wiesz, nie pomoże ci w niczym, jeśli nie potrafisz walczyć. I to się wyrabia treningiem. Powiedzmy, mam jeszcze takie pytanie do systemów dietetycznych odnośnie ketozy i wegetarianizmu. Co sądzisz o samej ketozie wśród zawodników wśród walki? Wiesz co, być może, ja nie jestem zwolennikiem ketozy, natomiast są ludzie, którzy są na keto, są ludzie, którzy gdzieś tam to utrzymują i w off-seasonie wydaje mi się, że być może w okresach jakichś tam luźnych sparingów, luźnych, nie wiem, pracy nad techniką, luźnych treningach, może mieć to znaczenie, natomiast w wysokich intensywnościach uważam, że zawsze będzie dominowała ta glikoliza beztlenowa, czyli kiedy masz zadyszkę, no to jest taki aspekt, wiesz, utlenienie, znaczy fermentacji cukru, tak? Jakby masz zadyszkę, to tworzy się kwas mlekowy. Kwas mlekowy nie wytwarza się z kwasów tłuszczowych, tylko z sfermentowanej glukozy, więc musisz mieć ją w organizmie, musisz mieć ją w mięśniu, żeby na niej pracować. Więc to też są takie pośrednie badania, które ja znam, zawodników sportu wytrzymałościowego, czyli kolarzy, trzymano przez 5 dni, 5 czy 6 dni na takim trochę keto. Później zrobiono jeden dzień ładowania, co by troszkę odpowiadało zawodnikom sztuk walki, co nie? Że masz 5 dni na keto, celem uszczuplenia glikogenu mięśniowego, zmniejszenie masy ciała, później jeden dzień ładowania węglowodanowego i następny dzień start. I okazało się, że w tym kolarstwie, że ci kolarzy przyjechali w tym samym tempie. Ci, co byli tam 5-6 dni na keto, to ci, co byli na węglach. Natomiast tam utleniali trochę więcej kwasów tłuszczowych w trakcie wysiłku, czyli już się adaptowali, już były pewne adaptacje po 5 dniach. Natomiast pogorszyli swoje wyniki w generowaniu mocy. I to mnie niepokoi. Z jednej strony dyskutowałem sobie na temat tego z panem doktorem Rayem Reelem. Bardzo fajna postać. Doktor Ray Reel, Reat Reale na Facebooku. Jest to facet pracujący w australijskim ośrodku w Uniwersytecie Sportowym. Czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu, biorący udział jeszcze w zawodach. Mega fajna postać. I dyskutowałem, powiedziałem o tych badaniach. I on mi zwrócił uwagę, że do końca on ekstrapolował wyniki ze sportów wytrzymałościowych na zawodników sztuk walki. Także to jest niezbadane. Jest to jakaś pewna. No i jest to moja taka obawa, czy wrzucając ludzi na keto, czy oni nie będą generowali mocy. A moc to jest siła w czasie. Jeśli chcesz kogoś rzucić w judo, to masz to zrobić w pół sekundy. To nie trwa 5 sekund. To nie jest wyścig maratoński, co nie? To jest moment, to jest podnosisz gościa, rzucasz. Jeśli zadajesz cios, no to jest ułamek sekundy. Kopnięcie, kolejny ułamek sekundy. To wszystko jest na bazie ułamków sekundy i tu potrzebujesz mocy, siły w czasie.
jak największa siła w jak najkrótszym czasie. Nie wiem, warto byłoby sprawdzić, być może powstaną takie badania na zawodnikach, wiesz, keto i ktoś to sprawdzi. Wchodzę czasami w 2 dni low carbo, żeby uszczuplić glikogen mięśniowy, jeśli mamy szansę, czas odzyskać ten glikogen. Natomiast tutaj jeszcze pytałeś o diety wegańskie, wegetariańskie. Tak, tak. Ja sam znam 2 zawodników, którzy są zawodnikami brazylijskiego jiu-jitsu czy submission i są wegetarianami. Nie ma problemu. My ostatnio dość dużo jadłospisów też piszemy, w których są elementy właśnie, jest dużo, na przykład ludzie proszą, pary czasami przychodzą. Słuchaj, dla dziewczyny dieta wegetariańska, ale z nabiałem, bo lubi mozzarellkę, albo na przykład z żywką białkową. Natomiast dla mnie 5 dni będę się trzymał tak jak ona, tak, kocham ją, poświęcę się, natomiast dzień 6-7 to ma być stek, tatar, żeberka i nie wiem, golonka. Także czasami mężczyźni, oczywiście robimy dużo takich jadłospisów, które są wegetariańskie, wegańskie, ale mężczyźni przeważnie proszą o 2 dni, wiesz, jakiejś takiej rehabilitacji, żeby odbić psychicznie te poświęcenia. Natomiast mówię, trochę żartuję sobie, co nie? Szanuję każdego i każdy model żywieniowy, jeśli jest zdrowy. Natomiast mówię, znam przynajmniej ze 2 zawodników, którzy są dobrymi zawodnikami, tak? I są na dietach roślinnych. A co jeśli możesz odżywkę białkową brać, na przykład podbić sobie, wiesz, białko z nabiału, to nie ma żadnego problemu, że zrobić jadłospis, który nie ma mięsa, wiesz, jakby samo pozbycie się mięsa nie tworzy cię gorszym zawodnikiem. Ostatnio wyszła dość ciekawa publikacja, która porównywała w ogóle w sportach siłowych użycie białek roślinnych i użycie białek mięsnych. Dieta opierała się o 1,6 g białka na kilogram masy ciała i obydwie grupy w przeciągu 3 miesięcy treningu siłowego nóg uzyskały takie same wyniki. Więc to, że whey powoduje anabolizm potreningowy najsilniej, to, że mięso, nie wiem, wołowe czy inne ma więcej leucyny od źródeł roślinnych, dokazuje się, że w skali na przykład 3 miesięcy niewiele ma znaczenie, bo wyniki były bardzo podobne, nie było różnicy statystycznej, więc nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Tak, jest okej, nie da rady. Wyczerpująco. Da radę. A powiedz mi, jak jeszcze z eliminacją glutenu i nabiału u sportowców? Czy ma jakiś to jakikolwiek sens, powiedzmy, tak profilaktycznie sobie to eliminować? Nie. Znaczy, nie widzę sensu. To tak samo jakbyś sobie eliminował, nie wiem, marchewkę czy coś tam innego. Oczywiście są ludzie, którzy są wrażliwi na gluten. Mamy tych celiatyków około 2% w populacji, które publikacją nawet sięgają 3% publikacji. Czyli 3 osoby na 100 mogą mieć rzeczywiście problemy z glutenem. Co nie? Jak masz na obozie sportowym ostatnio na Piranii, patrzyłem, było chyba 120 osób, no tak sobie można sobie powiedzieć, że 2 osoby mogą mieć czy 3 rzeczywiście problemy z glutenem. Natomiast to, co my ostatnio robimy w naszych jadłospisach, mówię, pracuję z moją żoną dietetykiem dyplomowanym, to problemy z FODMAPS, wiesz, z fermentującymi oligosacharydami. Ludzie są wzdęci po chlebach pełnoziarnistych. Jak eliminujemy chleby pełnoziarniste, to okazuje się, że brzuch jest płaski. Jak eliminujemy, wiesz, wyrzucam jabłko, gruszkę, no to okazuje się, że wiesz, że brzuch jest płaski, nie ma wzdęć, a w trakcie, wiesz, przewrotu w przód i w tył gość nie puszcza bąków, wiesz, na macie. No i bardziej idziemy osobiście, teraz widzimy taki trend, że idziemy w redukcję produktów tak zwanych FODMAPS niż redukcję glutenu czy nabiału. A nabiał jest bardzo fajny, bo nie trzeba go gotować, piec, smażyć, wiesz, nie robisz go w panierce, wrzucasz sobie mozzarellę, wiesz, do penne, dorzucasz bazylii, tak naprawdę, wiesz, trochę szynki parmeńskiej, jakieś zioła prowansalskie, tak naprawdę masz petarda, wiesz, posiłek tak zrobiony w 10 minut, no tak, na szybko. A masz i białko, i węglowodany, i trochę ziół. A ty jak jesteś styrany, wiesz, o 22 wracasz z treningu, no to masz już jakiś posiłek regeneracyjny. No to widzisz, znowu jestem pragmatyczny. Czasami próbuję wynaleźć przepis, który jesteś w stanie zrobić w 10 minut, jak jesteś styrany, zmęczony i się jeszcze tym delektować, a nie szukać, wiesz, drogi naokoło. Zawodnikom też oszczędzam jakichś takich, wiesz, grubych teorii związanych z działaniem enzymów, kina, z czegoś tam. Nie truję im, wiesz, o biochemii. Daję im prosty jadłospis do przepisania. Zresztą też się dowiedziałem od tej grupy crossfitterów, że mamy opinię jakby gabinetu, który daje smaczne, proste przepisy, że nie stoisz 3 godzin w kuchni, tylko robisz to, wiesz,
pół godziny na cały dzień. To jest tak mega feedback. Powiem ci, że tak mi się cieplutko zrobiło na serce, jak to usłyszałem. Bo ciągle po prostu wynajdujemy produkty i wszystko jest dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem, ale nie strachem. Się nie boimy klientów, tylko próbujemy właśnie sposób temu wyzwaniu. Tak. Z takich trudniejszych był chyba ostatnio, czy teraz patrzę na żonę, chyba kierowca tira, który wiesz, mówi, że trochę jest aktywny weekendami, ale przez 6 dni w tygodniu jeździ tirem i zróbcie mi jadłospis. Parkuje pod Biedronką. Wiesz, no jest challenge, nie? No okazało się, że da radę, że schudł tam około 13 kg, stosując te produkty, wiesz, biedronkowe. Nie jest to jakieś może super, wiesz, wszystko było półprzetworzone. Nie jest to wymarzony jadłospis, który ja bym chciał jeść, natomiast było coś, co można było po prostu stworzyć, dać mu i jego zdrowie się poprawia, tak? Także nie rezygnujemy z współpracy, bo ktoś nie jest w stanie 3 godzin w kuchni spędzić, tylko po prostu próbujemy temu człowiekowi pomóc na wszelkie rodzaje sposoby. No właśnie, no przede wszystkim, wiesz, indywidualizm, bo teraz też w tym tygodniu widziałem bardzo dużo jadłospisów od dietetyków dla osób, które no nie mają po prostu czasu gotować, a były one tak naszpikowane dziwnymi potrawami, to wiadomo, że ta osoba się nie będzie po prostu tego trzymać, więc to już od razu jest jakby przegrana sprawa. Powiedz mi jeszcze tak z książek... Znaczy, wiesz, jeszcze z dystansem podchodź do oglądania cudzych jadłospisów, bo mi czasami ludzie mówią, że nie mają czasu gotować, natomiast jak rozmawiamy, słuchaj, jakie przepisy byś chciał dostać. Wiesz, co marzą mi się gofry na wytrawnie z jajkiem sadzonym i z czymś tam. Kurwa, czekaj. Ale nie masz czasu gotować, ale gofry zrobisz? Nie no, gofry to zawsze zrobię. Więc czasami jest to wola klientów, czasami wychodzimy od bardzo różnych jadłospisów lub z bardzo różnego wywiadu dietetycznego. Ja na przykład nie przyjmuję od klientów cudzych jadłospisów, bo tak ludzie czasami chodzą od dietetyka do dietetyka. Nie wysyłają, a zobacz, byłem na tym, co nie? Ja tego nie oglądam, bo to jest cudzy jadłospis, innego dietetyka, on może zrobił inny wywiad, albo może coś innego pół roku temu mu ktoś powiedział, może mu powiedział, wiesz, może wychodzili, nie wiem, jakiś Tadek Sowiński zainspirował, bardzo fajna postać na pewno do obserwowania, kiedy mówił, że jednemu z klientowi dał browarka przez snę. Kurde, jakby ktoś to zobaczył, ale nikt nie wie o tym, no że tak, wychodziliśmy, no. Wiesz, 4-paku czy 6-paku i pół litra wody, co nie? Natomiast właśnie liczy się ten kontekst, stąd ja jestem raczej przeciwny w oglądaniu czyichś jadłospisów. Może mi się inspirować, tak? Lubię czasami popatrzeć, jak ktoś ma kuchnię, jak ktoś ma warsztat, jak ustawia posiłki, natomiast nie krytykuję go w żaden sposób czyjegoś jadłospisu w internecie, czy wiesz, czy przy kliencie, a ktoś ci dał taki jadłospis. No wiadomo, 0-1 nie możemy nigdy podchodzić. A jeśli chodzi o książki z zakresu dietetyki, jakie mógłbyś polecić naszym słuchaczom? Wiesz co, na pewno w Anitę Beam, Żywienie w sporcie, to jest taka podstawa studentom, u nas na rach jest to właściwie podstawa książka, fajnie, jakby to studenci to przeczytali. I to jest taka podstawa podstaw, możemy sobie powiedzieć jeszcze o bromatologii, na przykład to jako podstawie dietetyki, jak w ogóle jako podstawie dietetyki. Coś jeszcze, Praktyka Sport Nutrition, pani Berg Luizy. Natomiast wszystkie książki pani Louise Berg, czy Clinical Sport Nutrition, czy Practical Sport Nutrition, to są trochę książki takie, jakby ci powiedzieć, książki cytowań, że są nabite po prostu milionem cytowań, każde zdanie, wiesz, takie jak publikacje naukowe i nie wiem, czy nasi słuchacze byliby zainteresowani taką pozycją, tak sobie właśnie wszedłem w Google, w Empiku jest Practical Sport Nutrition pani Louise Berg za 500 zł. 494 zł. Czy tutaj mam Clinical Sport Nutrition za 360. Wiesz, takie książki, które może warto mieć, jak jesteś dietetykiem, jakimś tam na jakimś poziomie, jarasz się tym, co nie? Natomiast wydaje mi się, że dla przeciętnego słuchacza Żywienie w sporcie pani Anity Beam jest naprawdę fajną podstawą. A takie osoby, które mógłbyś polecić, tylko teraz już byśmy stricte może nakierunkowali naszych słuchaczy na dietetykę w sportach walki. Wiesz co, to może ten dr Ray Drill, on ma stronę Combat Sport Nutrition. Na Facebooku też jest Combat Sport Nutrition, jego nazwisko, imię się pisze Reid Reale, tak? Ray Drill, czy jakoś tak. Ma dużo podcastów.
Ludzie nagrywali z nim podcasty, bardzo fajnie dyskutuje w podcastach, mówi właśnie o nawodnieniu, o zrzucaniu wagi. Napisał na, bo on się pracuje w instytucie Gatorade'a, tak? Gatorade Institute czy University of Gatorade, coś takiego jest. Tam bardzo fajnie napisał zalecenia na redukcję masy ciała w sportach sztuk walki z odwodnieniem, nawodnieniem. Zrobił bardzo ciekawe badania, jak działa ładowanie wodą, co pokazywałem kiedyś chyba na szkoleniu jakimś, na zawodników i tą utratę tej masy ciała. To jest na pewno fajna postać do obserwowania. W tym momencie, wiesz, szczerze, mnie to chyba nie przychodzi nikt tak do głowy. Myślę, Ray Drill, ktoś jeszcze? No bardziej tutaj te fora są związane jednak z dietetyką bodybuilderską niż dietetyką sportową, taką pod sztuki walki. Ja tak sobie myślę, czy wiesz, czy Lyle McDonald, natomiast to wszystko jest związane głównie z bodybuildingiem, z regeneracją, z tym, że żeby przysiadać, wiesz, 200 kilo i mieć w martwym ciągu 300, a nie wygrywać walki. Dzięki. Na pewno zachęcam pewno do Combat Sport Nutrition i do wszelkiego rodzaju podcastów i tego, co napisał i nagrał dr Ray Drill. Dzięki Ci wielkie, Dawid, za ten podcast. Powiedz mi jeszcze tak na koniec, gdzie Cię mogą znaleźć nasi słuchacze? Prowadzę z żoną stronę od wielu lat, Barbell Kitchen, czyli sztanga i kuchnia. Wzięło się to od CrossFitu, którego jesteśmy fanami, czyli sztanga i kuchnia i gotuj do tego. Natomiast jak widzisz, poszło to w różnego rodzaju kierunki, też sztuki walki, też zwykłych ludzi. Zawsze promujemy tu aktywność fizyczną, trening oporowy, więc w dalszym ciągu jakoś ta nazwa, nie zmieniamy tej nazwy, tak? Barbellkitchen.pl. Tam też zapraszam do podcastów czy przepisów, które chyba od 5 lat gdzieś tam spisujemy, artykułów, które gdzieś tam napisałem. Można też się umówić po prostu na współpracę online, można też umówić się na wizytę w gabinecie w Gdyni, na Grabówku, w Szkole Sztuk Walki Galeon Judo, tam gdzie prowadzę też zajęcia z judo. No i też zapraszam na szkolenia, które gdzieś tam też wspólnie tworzymy. Niedługo będziemy robili szkolenie na temat rozpisywania do spisów, czy takich praktycznych aspektów związanych z podejściem do dietetyki, bo tak naprawdę tego sobie chyba nie powiedzieliśmy, że możemy mówić o różnego rodzaju teoriach, które hormony kiedy dominują podczas nawadniania, tak? Które stymulują pracę nerek, które odpowiadają za wzrost gdzieś tam poziomu testosteronu i tak dalej. Natomiast na samym końcu i tak dietetyk siada przed rozpisaniem jadłospisu. Teoria teoriami, kinazy kinazami, wiesz, skomplikowane szlaki, które bardzo fajnie brzmią, i tak skupiają, skończą się tym, że siadasz przed jadłospisem i musisz napisać: na śniadanie zjedz owsiankę, możesz dorzucić miarki Whey'a, wrzuć mrożone maliny, wymieszaj razem, brakuje ci kalorii, dorzuć dwie łyżki masła orzechowego, co nie? Jakby w dalszym ciągu siadasz przed rozpisaniem jadłospisu. No i to będziemy próbowali robić na szkoleniach, nie? Wszystkie oczywiście informacje odnośnie szkoleń i najważniejsze informacje z tego podcastu, oczywiście też odnośniki do Barbell Kitchen, strony internetowej i fanpage'a Dawida, znajdziecie bezpośrednio w opisie pod filmem. Dzięki jeszcze raz, Dawid, za wyczerpującą godzinę tej rozmowy i do zobaczenia. Cześć. Nie ma sprawy. Dziękuję za zaproszenie. Cześć, pozdrawiam.